Dworzec w Częstochowie do wyburzenia, wybudowany w 1996 roku, może być jednym z obiektów tego typu z najkrótszą historią. Polskie Koleje Państwowe chcą zastąpić go dużo mniejszym dworcem. W środku dworca jest pusto, lokale wyglądają już na dawno opuszczone, jednak nawet miasto przyznaje, że te plany mogą budzić wątpliwości. Wydatkowanie środków publicznych na nowy obiekt, nawet gdyby on miał być bardziej funkcjonalny, zawsze może być troszeczkę podważane właśnie z uwagi na to, że ten obecny dworzec nie jest jeszcze obiektem starym czy bardzo wyeksploatowanym. Natomiast na pewno nie jest to dworzec w tej chwili w pełni przystający do obecnych realiów. Dla niektórych to symbol, a dla innych relikt przeszłości. Ta bryła szybko się zestarzała, ale ma swoich obrońców, którzy za degradację winią PKP. Występuje na wszelkich plakatach, pocztówkach, w albumach. To jest taki obiekt, którym się chwalimy jako miasto. I uważamy, że wystarczający byłby remont wnętrz z dostosowaniem do współczesnych standardów i że obiekt dalej może z powodzeniem pełnić funkcję zarówno dworcową, jak i komercyjną przy odpowiedniej polityce cenowej i po odpowiednim remoncie. Absolutnie nie zgadzamy się na wyburzenie tego obiektu. I wydawaniem pieniędzy na nowy. Ta pani z dyrektor zarządu powiedziała, że to są ich pieniądze, ich budynek i to oni będą decydować, nie my. My się z tym nie zgadzamy, dlatego że PKP nie jest spółką prywatną, to jest majątek publiczny. Kolejowa spółka planów nie zmienia, o czym świadczą wymiany działek z miastem. Miasto odzyska część gruntu na placu Rady Europy, który tak naprawdę użytkuje, bo nie jest to teren bezpośrednio dworca. Polskie Koleje Państwowe mają już gotowy projekt. Jesteśmy na etapie przygotowań do ogłoszenia postępowania przetargowego. Planujemy, że przetarg na wybór wykonawcy budowy nowego dworca Częstochowa zostanie ogłoszony w pierwszej połowie tego roku. Prace budowlane rozpoczną się po wyborze wykonawcy i podpisaniu z nim kontraktu na realizację tego zadania. PKP chcą wybrać firmę, która jednocześnie wyburzy obecny i wybuduje nowy dworzec.